Witamy serdecznie na prowincji melburneńskiej, południowo-wschodnie rejony. Tutaj oto widzimy rozpoczętą budowę. Uwijają się pomarańczowi chłopcy i budują nowe domy. Tutaj mamy dojazdową autostradę. Tam mamy pola zupełne za tą autostradą. Tam jest jeszcze linia kolejowa. Natomiast tutaj już właśnie zbudowane domy zapraszają do tego, żeby je kupować. Piękne, pachnące, świeżutkie osiedle domów jednorodzinnych. Takie samo jak wszystkie inne. Zapraszamy. Jesteśmy przed tablicą informacyjną Biura Sprzedaży Nieruchomości w tym rejonie. Jak widzimy, wszystkie te czerwone tutaj kropeczki, zaznaczenia mówią o tym, że domy są już sprzedane, tak więc nie brakuje kupców na mieszkania, które są tak daleko od miasta. Od centrum Melbourne wydaje mi się, że jesteśmy koło 40 km. Wszystko sprzedane. Każdy szczęśliwy, że ma domeczek. Tu jest autostrada dojeżdżająca. Wygląda jak autostrada, ale to są tylko dwa pasy w jedną stronę, dwa w drugą. Wierzcie mi, że będą zapchane każdego dnia. A tu powstają już kolejne piękne domy. Oczywiście tutaj odległość między domami jest niewielka, żeby zaoszczędzić ziemię. Tu jest jeden dom, tu drugi, tu już jest dach trzeciego, tu jest tam czwarty, dom przy domu, piękny płotek, który jest wszędzie taki sam. Każda z firm, które budują i sprzedają mieszkania i domy, na każdym nowym miejscu, gdzie mogą postawić domy, buduje właśnie, stawia takie domy pokazowe, do których można wejść, dowiedzieć się wszystkiego, obejrzeć wnętrze domu, najbardziej uniwersalnego, dowiedzieć się o ceny, różnych wersji tych domów. Oczywiście domy są w najbardziej wypasionej wersji, żeby zbudowane, żeby wszystkim ślinka naleciała, a później dochodzimy do rozmowy o cenie, no i już tam mina rzednie. Później te domy są oczywiście sprzedawane jako używane domy, ale oczywiście ich cena nie jest bardzo różna od świeżo zbudowanych domów tej firmy. Tam daleko jeszcze widzimy dziewicze tereny pola, dziewicze tereny pól, natomiast tutaj już widzimy nowe osiedle szeregowej zabudowy. To bardzo nawet ciekawe. Tu nam wygląda to na piękne domki na osiedlu jednorodzinnym, cichym, spokojnym, ale to tylko złuda, ponieważ już niedaleko stąd widzimy autostradę, która swoim hałasem zdolna jest zbudzić każdego o każdej porze dnia i nocy. Trzeba przyznać, że nowe osiedla zdolne są pochwalić się nawet interesującymi elementami małej architektury. Tutaj oto widzimy takie coś. Tam w dali nowe osiedle, nowa droga. Wszystko to wygląda pięknie tutaj. Ale pamiętajmy, że jesteśmy bardzo daleko od centrum. Tutaj mamy kolejny element małej architektury. Tam nawet mamy kafejkę. No, trzeba przyznać, że te kolorowe domki wyglądają nawet urokliwie. No, ale to skrzyżowanie hałaśliwe nie wiem, czy zachęca. Na pewno nie mieszkańców tych domów najbliższych tego skrzyżowania.
A tutaj oto widzimy właśnie trwającą budowę sztucznego zbiornika wodnego, który ma uatrakcyjnić tę odległą od centrum krainę mieszkań i domów jednorodzinnych. Będzie tu jakieś bajorko. Wygląda to ładnie, estetycznie na pewno, ale jest to jedyne bajorko w tej okolicy. Nic więcej tutaj się nie pojawi, oprócz masy domów jednorodzinnych, które rosną jak grzyby po deszczu. Tutaj, jak widzimy, dla urozmaicenia i uatrakcyjnienia, papugi na liniach wysokiego napięcia siedzą sobie. A tu korek. A tu dziura na nowe domy. Tu oto widzimy ciekawe zderzenie klimatów. Babuleńka idzie sobie niczym ze wsi do wsi, a po drugiej stronie kolejne zderzenie. Tutaj widzimy gęstą zabudowę nowych bloków, nowych domów, powiedziałbym, jednorodzinnych. Natomiast tutaj, po przeciwnej, oto jeszcze dziewicze tereny, zielone, pól. Niedawno krowy tu się pasały, jak w latach 70-tych, 60-tych w wielu miastach w Polsce. A teraz już wchodzi tutaj człowiek ze swoimi budowlami. Tu oto informacyjna deska, która mówi, że zapraszamy do kupowania pięknych nowych domów w naszych osiedlach. A tam daleko jeździ pociąg, który dowozi ludzi z prowincji do centrum Melbourne.